Witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Marek Żyw, projekt Odmładzanie na Surowo. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Dzisiaj porozmawiamy i odpowiem na wasze pytanie. Czy szczepiliście się przed wyjazdem do Tajlandii? Jakie jest nasze podejście do tego tematu? Jak my na to patrzymy? Być może podejdziesz do tego w podobny sposób, być może zauważysz nasz sposób myślenia, nasz sposób podejścia do sprawy wirusów, szczepień i tak dalej i naszych wyjazdów. Nigdy nie szczepiliśmy się przed żadnym wyjazdem, gdziekolwiek żeśmy wyjeżdżali, a byliśmy w wielu miejscach na świecie. Powiem Ci, jaki jest nasz sposób rozumowania. Nie jest to porada medyczna, nie jest to coś, co musisz zastosować również i Ty w swoim życiu. Po prostu rozważ to pod takim kątem, a może będziesz mieć podobne wnioski, może inne, i zastanów się, co tak naprawdę ktoś nam chce przekazać. Czyli pierwsza rzecz i najważniejsza rzecz, którą znalazłem na internecie, jak wpisałem tylko szczepienia Tajlandia, od razu wyskoczył mi jakiś tam serwis i z tego serwisu czytamy. Tajlandia. Szczepienia, malaria, denga oraz inne potencjalne zagrożenia. Czyli co zabrać i jak ważne są repelenty na komary w Tajlandii. Dalej czytamy. W Tajlandii występuje kilka groźnych chorób tropikalnych przenoszonych, uwaga, przez komary, moskity oraz muchy, na które, uwaga, to jest bardzo ważne, do dnia dzisiejszego nie wynaleziono skutecznej szczepionki. Choroby te stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia, a w niektórych przypadkach mogą doprowadzić nawet, uwaga, do śmierci. Najgroźniejsze z tych chorób: malaria, denga, filariozy i dżuma. Słyszeliście pewnie, może ten trzeci nie do końca ja słyszałem wcześniej, ale takimi chorobami nas się straszy, jeśli chodzi o Tajlandię. I ryzyko jest bardzo wysokie. Ryzyko jest bardzo wysokie, ale to, co przeczytałem wcześniej, nie ma szczepień. Nie wynaleziono skutecznej szczepionki. Dodatkowo pytanie, od razu na pytanie nam się nasuwa. W momencie, kiedy rozmawiamy na temat wirusów, czy bakterii, czy chorób w naszym organizmie, to ja zadaję te pytanie. Czy powstają od wirusów przenoszonych przez komary, muchy i tak dalej? Bo jaka jest teoria na temat wirusów, za momencik Ci o tym powiem. No, dalej czytamy w tym artykule kilka tam rzeczy o malarii i tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy. Tajlandia, jakie szczepienia wykonać? Obowiązkowe szczepienia do podróży z Polski nie obowiązują. Całe szczęście. Natomiast szczepienia przeciwko żółtej gorączce wymagane jest od osób przebywających bezpośrednio z rejonu występowania tej choroby. Ale zalecane szczepienia są przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, tężec, plus błonnica, hejnego medina, dur brzuszny, japońskie zapalenie mózgu. Zupełnie to się ma nijak do chorób tropikalnych, o których nas się straszy. To o co tutaj chodzi? Ja zadaję sobie pytanie, kto napisał ten artykuł, w jakim celu i co chciał przekazać autor. Bo jeśli choroby, malaria, denga, filariozy, dżuma są groźne i są to choroby tropikalne, teoretycznie przenoszone przez owady, nie ma na to szczepień, to po co nas się szczepi przeciwko tym teoretycznym wirusom? Żeby zrozumieć, na jakiej zasadzie my podchodzimy do wirusologii i do wirusów, pragnę Ci przekazać kilka informacji. Co to jest wirus, jeśli w ogóle istnieje? Jeśli w ogóle wirus istnieje, to według pewnych naukowców jest to zapis materiału genetycznego. Zapis materiału genetycznego tak mały, że musimy używać do tego specjalnych mikroskopów, które są w stanie spenetrować i zobaczyć, co faktycznie jest wirusem. Jest to zapis genetyczny, DNA lub RNA, zapakowany w worku, w takim woreczku. Jest to zapis. Jest to tak malutkie, że jeśli mielibyśmy to do siebie porównać, to na przykład wirus byłby wielkości piłeczki ping-pongowej, to bakteria byłaby wielkości Pałacu Kultury. Taka jest mniej więcej różnica. Czyli zobacz, jakie to jest malutkie. Czyli tak naprawdę to jest nadal teoria. Następna rzecz, czy można zabić? Nie, ponieważ wirus jest nieżywą materią. Wirus jest zapisem. Wirus jest zapisem kodu DNA, który ewentualnie może dostać się do naszej komórki. Czyli trzecia część, wirus prawdopodobnie, jeśli istnieje, to jest już w naszych organizmach. On jest w naszym organizmie, penetruje komórkę, wchodzi do komórki, dostaje się do środka po to, żeby użyć naszej komórki do tego, żeby móc się rozmnażać. Jeśli faktycznie istnieje.
wpływa i zmienia kod DNA z kod DNA, który odpowiada za wyprodukowanie danego białka. I może to zmieniać w taki sposób, że zaczniemy produkować wirusy, albo możemy, komórka dzieląc się, może wyprodukować już błędny DNA w swoim podziale. Jedyna rzecz, która może tak naprawdę zatrzymać rozwój wirusów w naszym organizmie, to jest coś, co już mamy, układ odpornościowy. To układ odpornościowy odpowiada za to, żeby zatrzymać wirusy przed rozwojem, po to, żeby nie mogły się rozprzestrzeniać. I co robią co robi układ odpornościowy? Nie może tego zabić, tak? Bo pierwsza rzecz jest taka, że wirus jest martwy, czyli nie można tego zabić. Czyli co może z tym zrobić? Może wyczyścić nadmiar wirusów, jak również zamknąć z powrotem te wirusy, z powrotem do tych woreczków i wtedy to się nazywa utajony wirus. Jest to zamknięta rzecz, która będzie czekać na swoją aktywację w przyszłości. Ponowna aktywacja odbywa się w momencie, kiedy następuje duży stres. Za momencik będę troszeczkę o tym więcej mówił. Osłabienie lub zmęczenie lub brak składników odżywczych. I teraz mamy takie podstawowe wirusy. Opryszczka, czasami widzicie, u mnie się pojawia. Jest to wirus teoretycznie przyczepiony do układu nerwowego. Stąd stres lub osłabienie układu nerwowego będzie powodować uaktywnienie się w tej opryszczki. Nie jest to stan, który można wyleczyć. Jest to stan, który można tylko zaleczyć. Można go jakby zamknąć z powrotem, wzmacniając swój układ odpornościowy. Następny wirus HBV. Stres tak samo aktywuje, jak również chemioterapia czy radioterapia. Wiele osób umiera ze względu na ten wirus, ponieważ zostało zniszczone chemioterapią czy radioterapią, ponieważ układ odpornościowy został zniszczony. Następny to jest wirus HPV. Określa się, że około 90% ludzkości ma ten wirus w sobie i ten wirus chyba, zaznaczyłem chyba, nie na zasadzie, że ja tego nie wiem, tylko taka znowu jest teoria wysunięta, że powoduje raka szyjki macicy. Natomiast co aktywuje? Znowu stres. Następne CMV. Zapalenia aktywują ten wirus. Czyli kiedy powstaje zapalenie, w granicach tych zapaleń pojawia się ten wirus. Ospa wietrzna. Ospa wietrzna może być zamknięta z powrotem w formie takiego woreczka, może czekać w naszym organizmie, aby na przykład w przyszłości, kiedy jesteśmy starsi, powyżej 30-40 lat, może się aktywować jako półpasiec. I jest to wirus, który siedzi w naszym organizmie. Ale to nie jest coś, co nas zaatakowało. To nie jest coś, co prawdopodobnie do nas przyszło. Tylko to jest coś, co w nas się znajduje. Jest to jakiś błąd genetyczny. Jest to jakiś błąd, zapis, który powoduje to, że w naszym organizmie coś się replikuje. A zatem co zrobić, żeby uniknąć? Co zrobić, żeby nie mieć zapaleń wirusowych? Przede wszystkim unikaj stresu. To jest numer jeden. Numer dwa to będzie unikaj stresu. Numer 3 to będzie unikaj stresu, ponieważ to stres będzie odpowiedzialny za to, czy ten wirus, dany wirus się aktywuje w naszym organizmie, czy nie. Dodatkowo możesz wzmocnić siebie cynkiem, pierwiastek śladowy, który jest świetnym pierwiastkiem do tego, żeby wspomagać nasze zapalenia wirusowe, selen tak samo, jak również słońce. Bardzo często unikamy słońca, ponieważ ktoś nam kiedyś powiedział, snując swoje teorie na temat powstawania raka skóry, że to słońce jest dla nas niebezpieczne. Mówiąc nam o dziurach ozonowych, mówił, że nie możemy wychodzić na słońce. Spróbuj wyhodować rośliny bez słońca, chociażby sztucznego słońca. Słońce będzie bardzo ważnym składnikiem. Następne to będą ciemne owoce, po to, żeby dostarczyć fitoskładników. Owoce są ciemne. Im bardziej ciemny jest ten owoc, tym bardziej korzystny dla naszego organizmu. Następne rośliny zielone i też ciemne zielone. Te najbardziej ciemne zielone, typu jarmuż, szpinak, ciemne sałaty czy kapusty, to będą najmocniejsze dla nas fitoskładniki, aż do tych najjaśniejszych, że tak powiem, gdzie tych fitoskładników będzie najmniej. Następna to będzie witamina C, jest niezbędnym składnikiem, jeśli chodzi o w ogóle funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Witamina C, gdzie przede wszystkim? Teraz, w tym momencie, nie szukamy jej w cytrusach, szukamy jej w kapuście kiszonej. Kapusta kiszona numer 1. Codziennie, dosłownie codziennie dostarczaj sobie kapusty kiszonej. Dodatkowo papryka, tak zwana papryka Green Belt, jest jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej napakowaną
napakowanym owocem tak naprawdę, który w Polsce sprzedaje się jako warzywo, gdzie znajduje się bardzo dużo witaminy C, ale oczywiście ekologicznej, dlatego zachęcam do farmy świętokrzyskiej, aby kupić ekologiczną paprykę, żeby dostarczyć sobie witaminy C. Jak również olej omega 3. I tutaj olej lniany będzie idealnym olejem. Jeśli masz taką możliwość, wyciskaj sobie olej w domu, wypijaj go natychmiast po wyciśnięciu, albo znajdź kogoś, kto dostarczy ci w jakiejś formie ten olej, żeby można było go dostarczyć, ponieważ on będzie niezbędnym składnikiem, aby zatrzymywać wirusy w stanie uśpienia. W stanie uśpienia. I szukaj tylko dwóch informacji. Zachęcam cię bardzo do tego, bo to jest nasz tok myślenia. Szukamy tylko informacji takiej. Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Jest to powiedzenie, najsłynniejsze powiedzenie Hipokratesa, które powinniśmy wprowadzić w życie i to jak najszybciej. A drugie, stan twojego życia jest odbiciem stanu twojego umysłu. Jeśli będziesz się bał tego, to bardzo duże prawdopodobieństwo będzie tego, że stres związany ze strachem, że może cię coś zaatakować, spowoduje, że twój organizm uaktywni coś, co prawdopodobnie znajduje się już w twoim organizmie. Zachęcam cię do tego, żebyś przestał się tego bać. Zachęcam cię do tego, żebyś zawsze skupiał się na odbudowaniu swojego układu odpornościowego. Na zbudowaniu swojej mentalności w taki sposób, żeby wyłączyć się z tego całego świata leczenia. Czy to będą lekarze, czy to będą znachorzy, czy to będą sprzedawcy suplementów. Potrzebujesz po prostu układu odpornościowego, który możesz zbudować pokarmem, obniżeniem stresu. Oczywiście stres będzie na pierwszym miejscu, zmiana pracy, zmiana partnera, zmiana swojego nastawienia do życia i przestań szukać zabezpieczenia w postaci szczepień, wyjeżdżając za granicę, bo my tego nie robimy. Skoro nie istnieją, to po co to robić? To jest błędne koło. Mam nadzieję, że ci się podobało. Mam nadzieję, że dołączysz do subskrybentów naszego kanału. Puść nam palucha, puść nam serducho, dużo więcej osób obejrzy wtedy ten film i do zobaczenia w następnym wideo. Trzymaj się ciepło. Cześć!